jestem szczęśliwym facetem. Jestem szczęśliwie żonaty, mam trójkę wspaniałych dzieciaków. Do tego od zawsze jestem osobą aktywną, także dużo biegam, ćwiczę, wspinam się, jeżdżę w trekking, góry i tak dalej. Także to, a w przerwach pomiędzy zajmowaniem się dzieciakami i tymi wszystkimi aktywnościami też trochę pracuję, także realizuję się też zawodowo. Marek Młyniec, ja jestem partnerem w PwC, odpowiadam za doradztwo technologiczne w Polsce. To jest coś, czym się zajmuję od ponad 20 lat i tak naprawdę w pracy łączę takie trzy elementy. Nowe technologie, zarządzaniem projektami i z wdrażaniem zmian w przedsiębiorstwach. I muszę powiedzieć, że to jest coś, co mi sprawia dużo satysfakcji. Jestem studentką trzeciego roku kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość. Interesuję się sportem, czytaniem książek i muzyką. Nazywam się Maciek, jestem studentem Data Science na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Dosyć mocno angażuję się w życie sportowe, jak i w życie e-sportowe. Najbardziej dumny jestem z dzieci i z tego, jak udało mi się połączyć to życie osobiste z życiem zawodowym, ale jakbym już tak musiał powiedzieć o takim doświadczeniu zawodowym, z czego jestem dumny, czy doświadczeniu, to może, że pracowałem w 25 krajach i zawsze gdzieś tam projektowo mogę powiedzieć, że dodawałem wartość, zawsze byłem ceniony, także wydaje mi się to całkiem nieźle jak na chłopaka z warszawskiej Pragi. Wydaje mi się, że z aktywnego łączenia studiów dziennych z pracą jest to dosyć spore wyzwanie, ale póki co udaje mi się jemu sprostać. Jeśli chodzi o osiągnięcia, no to tak, na pewno dwóch synów, ale jeśli przejdziemy na strefę zawodową, to 20 lat doświadczenia, właściwie co roku był jakiś projekt większy, transformacyjny i jestem dumny z każdego z nich. W ostatnim roku był to projekt wdrożenia VoiceBota w mBanku. Bardzo ciekawy projekt, super doświadczenie i też satysfakcja dla całego zespołu. A propos zespołu, to zespół w ciągu kilku lat urósł 10-krotnie, więc na pewno to jest też powód do dumy. Organizacja mocno rozpoznawalnego turnieju sportowego w Polsce, Beach Gaming Ostrowiec. Witamy w kolejnym odcinku Tech Minds. Dzisiaj jest z nami Marek Chlebicki, Ilona oraz Maciek. Marek Chlebicki reprezentuje RBI International, Raiffeisen Bank International. To jest grupa zrzeszająca 13 banków w 13 krajach, która obsługuje 19 milionów klientów, 46 tysięcy pracowników, 1800 oddziałów. Strategia IT dla takiej grupy to nie lada wyzwanie. Wiem, że ta strategia skupia się na trzech filarach, na transformacji chmurowej, na odnowieniu, na renewalu core bankingu oraz na strategii danych. Myślę, że dzisiaj moglibyśmy porozmawiać o strategii chmurowej. Marku, powiedz tak z twojej perspektywy, w czym tak naprawdę ta strategia, jak ją zrealizować, co ona oznacza w praktyce? Posłuchaj, ta strategia chmurowa, czy transformacja chmurowa w przypadku naszej grupy, to z nią jest trochę tak jak z każdą dużą zmianą także w życiu, czyli najpierw postawiliśmy cele, czy zdefiniowaliśmy cele, co chcemy osiągnąć, ale też jakby co chcemy dostarczyć naszym klientom dzięki temu, że będziemy bankiem czy grupą banków w chmurze. Potem zrobiliśmy plan, czyli zastanawialiśmy się, co musimy zrobić, żeby te cele zrealizować, a w tej chwili z, powiedziałbym, pełną determinacją te cele realizujemy. Jesteśmy ciągle na samym początku drogi, bym powiedział, i podchodzimy do tego z dużym respektem, biorąc pod uwagę, jaki to jest ogrom pracy, jaki ogrom ludzi, talentu trzeba zaangażować, żeby ta transformacja się udała. Ale na pewno mogę powiedzieć już teraz, że na pewno doceniliśmy wagę tematu i kompleksowość tematu, także już dziś mogę powiedzieć, że efekty, które są zauważalne, grupa idzie do przodu, także wydaje mi się, że to tak, wiesz, dobry początek chociaż. Na pewno jest tam dużo wyzwań. Jestem ciekaw, czy te wyzwania są bardziej technologiczne, czy bardziej organizacyjne, czy ludzkie. Tak duża grupa, tyle krajów zaangażowanych. Powiedz, jak to wygląda w praktyce. Wiesz co, cały czas mówimy, że transformacja chmurowa to nie jest transformacja, to nie jest zmiana technologiczna. To oczywiście to też nie zrozumiemy źle. To jest tak, że zmienia się, powiedziałbym, całe podłoże technologiczne grupy, cała platforma technologiczna grupy. I my sobie powiedzieliśmy, że chcemy, żeby chmura i chmura publiczna była dla nas docelowym centrum technologicznym, docelową platformą technologiczną. Więc to oznacza, że właściwie zmieniamy cały paradygmat. Natomiast to jest, można powiedzieć, przy okazji.
Tak naprawdę to, gdzie ta zmiana się dzieje, to jest taka zmiana całości organizacji, czyli od zarządu grupy, przez zarządy banków, przez całość biznesu, aż po ludzi IT. Wszyscy muszą zrozumieć, że taka zmiana następuje, wszyscy muszą rozumieć, że tej zmiany chcemy, że mamy z niej konkretne benefity. No i na koniec, ale to być może od tego powinien zacząć, to jest gigantyczna zmiana ludzka. To jest, posłuchajcie, nieprawdopodobna zmiana, jeżeli chodzi o inwestycje w rozumieniu inwestycji czasu, w inwestycji ludzi, ich zaangażowania, ale także środków po to, żeby wszystkich przeszkolić, po to, żeby bardzo dużo ludzi było w stanie zrozumieć, co ta chmura jest, w jaki sposób z niej korzystać. I to jest też gigantyczna, powiedziałbym, chyba okazja taka dla młodych ludzi, tak jak wy, żeby w takim czymś uczestniczyć, dlatego że to jest zmiana tak duża, że wszystko to, co organizacja i często co ludzie w IT umieli, to przestaje mieć znaczenie. Ważne jest to, czy umiemy to, że tak powiem, po nowemu zbudować technologię już właśnie w oparciu o te komponenty chmurowe. Także wydaje mi się, że to jest taki bardzo ciekawy moment, czy bardzo ciekawa okazja. Natomiast w ogóle ciekaw ja jestem, jakie jest wasze spostrzeżenie, co wy wiecie, czy w ogóle wy jesteście świadomi, jak w tej chwili sytuacja wygląda i jak właśnie firmy idą do chmury? Czy to w środowisku akademickim, czy u was taka świadomość się gdzieś tam buduje? Ja tak właściwie miałam takie pytanie odnośnie samej tej istoty transformacji. Właściwie to mi pan na to pytanie odpowiedział, bo miałam tak w głowie takie pytania, skoro to jest transformacja, już wiem, że to nie jest zmiana, ale miałam w głowie, jeżeli to transformacja, to co było, a co będzie? Czyli właśnie gdzie zmierzamy, ale tutaj na to pytanie już uzyskałam odpowiedź przed chwilą. Myślę, że jeżeli chodzi o samą technologię chmurową, to w środowisku akademickim może brakuje czegoś, może brakuje bardziej takiego właśnie działania, zaangażowania właściwie w to, żeby rozpowszechniać wiedzę na temat chmur, jak to wszystko wygląda. Wiadomo, że są tam jakieś fakultety, są pewne zajęcia, na które można pójść, ale tak jak właśnie mówię, że można, niekoniecznie trzeba. A to by się właściwie przydało zmienić, bo jednak widzimy to, że cały czas coraz to większe firmy, coraz to większe kompanie przechodzą w technologię chmurową. Cały czas widzimy tę migrację, więc myślę, że rozpowszechnienie samej właściwie świadomości, co to jest chmura, to już powinno być takim pierwszym krokiem do tego, żeby zrozumieć właściwie, co ona robi. I z tego względu też jest takie moje pierwsze pytanie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w świecie, okrutnym świecie, gdzie chmury nie ma. Chmura nie istnieje. I co się wtedy dzieje, jak bardzo na tym traci chociażby grupa Raiffeisen Bank albo firma konsultingowa właśnie PwC. Co ta chmura daje, co dzięki niej mamy i co, jakie możliwości na przyszłość nam daje ta chmura? To ja mogę zacząć, posłuchaj, wydaje mi się, że jakby dzisiaj chmury nie było, to trzeba byłoby ją sobie wymyśleć. Czyli gdyby jej nie było w taki sposób, że my ją dzisiaj możemy do niej się migrować, czy możemy ją konsumować do budowy naszych serwisów, czy budowy naszej technologii, to tak czy inaczej trzeba byłoby coś takiego wymyśleć, zrobić. I wydaje mi się, że już świat, mogę powiedzieć, bankowej technologii, on już szedł w tym kierunku, bo kiedyś banki miały wiele data center, czyli tych centrum przetwarzania danych, często zlokalizowanych w bardzo wielu lokalizacjach i przez lata to się pomału konsolidowało. Także coraz, że tak powiem, mniejsza była liczba tych data center. Często bywało tak, że zostawały dwa po to, żeby tam po prostu był jakiś backup, czyli bardziej od strony zarządzania ryzykiem i regulatora. Więc ta próba, czy taka tendencja, żeby to centralizować infrastrukturę i w ten sposób mieć jedną wspólną bazę technologiczną, to już szło. Natomiast powiedziałbym, idąc dużo dalej, dzisiaj takie myślenie, czy ten punkt widzenia jest bardzo mocno oparty o infrastrukturę, czy myślenie o infrastrukturze, która jest taką warstwą jakby na samym dole technologii. Natomiast chmura pozwala dużo więcej, jeżeli chodzi o samą budowę rozwiązań technologicznych, ich oferowanie, skalowalność. I ja sobie nie umiem wyobrazić dzisiaj
braku chmury przy tym, co się zadziało w ostatnich latach. Patrzcie, to co na pewno zaobserwowaliście. Zaczął się okres pandemii, wszystkie zajęcia zostały przerzucone w tryb zdalny. Co to znaczy w tryb zdalny? To znaczy, że były realizowane de facto na chmurze, na rozwiązaniach chmurowych. Często nagle zostały wprowadzone nowe rozwiązania, aplikacje, gdzie możemy coś kupić, będąc w sklepie, nie dotykając, nie wiem, półek tam, gdzie dotykali inni klienci. Najczęściej, żeby ona działała, to skalowalność tego rozwiązania jest zapewniana, no, oczywiście przez samą budowę aplikacji, ale to przez właśnie infrastrukturę chmurową. Także ciężko mi to sobie wyobrazić. Tak jak mówię, gdyby jej nie było, to przy tym, co się zadziało, to trzeba byłoby to zrobić. Także być może dopiero teraz byśmy mówili o początku chmury, a nie o tym, w jaki sposób się do niej transformować. Dokładnie. Z perspektywy PwC to powiedziałbym, że tak, mamy aktualnie w technologii ponad 1000 osób i oczywiście te osoby pracują na projektach dla naszych klientów, realizują projekty, budują aplikacje i około 80% z tego całego zespołu pracuje na rozwiązaniach chmurowych. Także no, to byłaby dziwna sytuacja, bez tego byłoby to niewykonalne. Chmury nie było, tak, rzeczywiście. I teraz dlaczego tak robimy, dlaczego to są rozwiązania chmurowe? No właśnie ważny jest ten time to market, to o czym powiedział Marek. Klienci oczekują szybkiego time to market, a rozwiązania chmurowe dostarczają możliwości, takie możliwości, żeby tworzyć nowe rozwiązania z predefiniowanych komponentów, z elementów, które można złożyć łatwo, szybko w całość. Funkcjonalność dostępna na chmurze, rozwiązania właśnie predefiniowane, dostępne na chmurze pozwalają nam zrealizować projekty wielokrotnie szybciej, niż gdyby to było on-premise w takim trybie customowym. Także no, dla nas, z punktu widzenia firmy doradczej, od której oczekuje się tego, żeby właśnie dostarczać sprawnie i szybko rozwiązania, te rozwiązania chmurowe są absolutnie fundamentalne. Ale to jeszcze, Marek, bym dołożył jeden przykład, taki też bardzo namacalny. Ja w tej chwili mam przyjemność nadzorować integrację dwóch banków na jednym z rynków i my jako Raiffeisen Bank International, mając bank na rynku, kupiliśmy inny bank i teraz ten bank integrujemy, czyli będziemy migrować klientów, produkty, wszystkie dane na nasze serwery. I ten bank funkcjonuje w środowisku fizycznym, czyli w środowisku naszych własnych data center, w związku z czym my oczywiście musieliśmy powiększyć ich rozmiar, zamówić de facto dodatkowe wyposażenie. I w dniu dzisiejszym czas oczekiwania na to, żeby ta infrastruktura została dostarczona i zainstalowana, to jest 5 do 6 miesięcy. I nikt nie jest w stanie tego nawet zagwarantować, ze względu na to, że te łańcuchy dostaw są wyjątkowo utrudnione. I to jest taki moment, kiedy rozmawiając z CIO tego banku, ja sobie mówię, kurczę, już nie mogę się doczekać mojej pierwszej integracji, będziemy robić integrację na chmurze, tak? To jest kwestia, skodyfikujmy, ile więcej potrzebujemy pojemności, mamy, tak? I możemy się skupić już wtedy tylko na migracji, na tym, żeby ta całe doświadczenie było jak najlepsze dla klientów, a nie na tym, kiedy przyjadą furgonetki czy ciężarówki z szafą. Ładnie. Tu, Marek, nawiążę do tego, co powiedziałeś i też do pandemii. Jako zespół PwC na początku, właściwie no, kilka miesięcy po rozpoczęciu pandemii, pojawiły się szczepionki. Zostaliśmy poproszeni o to, żeby zbudować system, który będzie wspierał dystrybucję tych szczepionek. Na to rozwiązanie mieliśmy praktycznie 3 tygodnie. A rozwiązanie, jak możecie sobie wyobrazić, nie było proste. Oczywiście rozwiązanie zostało zbudowane w oparciu o architekturę chmurową, o predefiniowane rozwiązania, o low-code, ale budowa aplikacji w 3 tygodnie no, bez rozwiązania chmurowego byłaby absolutnie niemożliwa. Tak jak wspomniałeś, chociażby infrastruktura zajęłaby kilka miesięcy, nie mówiąc o developmencie. W normalnych warunkach byłoby to po prostu co najmniej kilka miesięcy. Tutaj powstało to de facto od zera w 3 tygodnie, gdzie no, infrastruktura była zamówiona de facto w oparciu o kartę kredytową z dnia na dzień. I ten system stabilnie funkcjonuje również dziś. Cały czas to działa. Co jest istotne, nie tylko udało się
tak szybko zbudować ten system, ale również ten system działa nieprzerwanie, bez żadnego zacięcia, pomimo tego, że były bardzo różne obciążenia tego systemu. Skoki, tak. Także to jest system, który jest wykorzystywany przez punkty szczepień. I no i cóż, bez chmury byłoby to absolutnie niemożliwe. A mógłbym odwrócić to pytanie? Ja ciekaw jestem, jak wy byście funkcjonowali w takim waszym codziennym życiu bez chmury. Czy wy widzicie, kiedy wy konsumujecie usługi chmurowe? No tak, chociażby nawet właśnie ten przykład płatności bankowej jakieś przez telefon. Tak, prawda, jak wchodzimy do sklepu, to no ja w tym momencie to jest nieodzowny element właściwie tego, co robię zawsze. Już nawet nie pamiętam, kiedy ja właściwie kartę wyciągnąłem z portfela. Zawsze wszystko w telefonie, więc no wygoda niesamowita na pewno. Myślę, że tak jak właśnie po tych wszystkich wnioskach, które tutaj panowie wyciągnęli, myślę, że dotychczas, dzisiejsze właściwie wymagania świata, bez chmur no, nie byłoby świata właściwie. No ja to mówię cały czas to powtarzam mojej żonie, jak jej się kończy pamięć na zdjęcia w jej telefonie. Dokładnie. Tak. Ile jeszcze trzeba pojemności, tej wirtualnej pojemności dołożyć, żeby być w stanie tak, się z całym tym archiwum ogarnąć. Także to jest bezpośrednie. Ja tutaj troszkę opozycja do spostrzeżeń Maćka. Dla mnie na pierwszy rzut oka nie wiem, że korzystam z chmury. Ja jestem właśnie tą osobą, która, no, że tak powiem, zauważa dopiero te zastosowania technologiczne w prawdziwym świecie i często rozmawiam z kimś i nawet pamiętam, dawno temu zadałam pytanie, że w sumie no chmura, ale okej, ale kiedy w ogóle to się dzieje? I ten ktoś zaczął mi podawać przykłady i uświadomił mi, że cały czas właśnie korzystam z tej chmury. Także to myślę, u mnie to jest tak, że cały czas dopiero się zauważam i się uczę tego, zauważania się tego. A czy to nie jest czasem tak, że to znaczy, że to jest dobra technologia? No myślę, że jak najbardziej. Że... Nie musiałaś się ogarniać, jak tą chmurę w moim telefonie włączyć, tylko tak naprawdę tak, to było... Tak, no myślę, że to pokazuje faktycznie tą uniwersalność i rzeczywiście to szerokie zastosowanie. Marku, ale tak budując strategię IT, musiałeś na pewno wymienić kilka głównych powodów, dla których tą chmurę wdrażasz. Myślę, że time to market to jest jeden z nich, bo o tym już mówiliśmy. Jakie były inne? Jak to uzasadniałeś, tą całą transformację? Wiesz co, pierwsza sprawa i o tym time to market jeszcze chwilę bym powiedział, bo to jest szalenie ważne, tak? Time to market oznacza, że jako grupa bankowa, czy jakie poszczególne banki, jesteśmy w stanie szybciej dostarczyć daną usługę naszym klientom. I no wiecie, no banki generalnie, no banki są nudne, banki są B, banki nie robią nic dobrego, tam pobierają odsetki i tak dalej. To ciężko coś dobrego powiedzieć o banku, czy byciu bankiem, ale trzeba pamiętać, że banki dostarczają też całą masę wartości dla klientów, pozwalają nam właśnie zapłacić za coś, jak jesteśmy w sklepie, zrealizować płatność, czy uzyskać kredyt, kiedy potrzebujemy coś kupić. I często bywa tak, czego możemy właśnie nie zauważać, że banki odpowiadają na jakąś potrzebę, która pojawia się nagle. I tutaj właśnie taki przykład chciałem powiedzieć naszego banku w Albanii. Kiedy zaczęła się pandemia, bank bardzo szybko wprowadził aplikację pozwalającą na płacenie za towar w sklepie z kontentu czy z kontekstu aplikacji bankowej. Została ta aplikacja zbudowana ze współpracy z sieciami retailowymi i wdrożona w kilka tygodni. I tak jak mówię, żeby ona powstała i na jej konsumpcję, żeby w ogóle pozwolić, to na infrastrukturę byśmy czekali, to znowu wracamy 5 do 6 miesięcy, żeby w ogóle móc taką aplikację zbudować i postawić. Więc to, że można było to tak bardzo szybko to zrobić, to był taki na pewno ważny element. Natomiast to też jest ważne, ten time to market ma też drugie oblicze, to jest takie build fast and fail fast. Jak mamy coś zrobić, co będzie słabe, to zbudujmy to szybko i sprawdźmy szybko, że to jest słabe. Nie, nie czekajmy najbliższego roku, zanim zbudowana aplikacja okaże się, że jest kompletnym flopem i tak naprawdę klienci z niej nie będą czy z jakiegoś tam feature'a korzystać. Także to jest na pewno bardzo ważna sprawa. Kolejna rzecz to jest, no my jako grupa
przechodzimy też transformację w kierunku organizacji agile'owej, czyli takiej organizacji zwinnej. Coraz częściej technologia nie jest budowana w jakichś takich dużych, monolitycznych zespołach czy działach, departamentach, tylko w poszczególnych zespołach. Taki zespół jest odpowiedzialny za zbudowanie, a później za utrzymanie danej aplikacji czy danego kawałka na aplikacji. I chmura pozwala dużo lepiej tego typu pracę w taki zwinny sposób realizować, konsumując tylko tą technologię, tą infrastrukturę, to capacity, które danego zespołowi jest potrzebne. Czyli de facto no, dużo bardziej demokratyzuje, powiedziałbym, jeżeli chodzi o zarządzanie aplikacją, zarządzanie infrastrukturą, która pod nią istnieje. No i kolejny punkt, tutaj może Ilonę zainteresować, to chmura jest dużo lepiej policzalna. I nie chodzi mi o to, że my szukamy w chmurze oszczędności kosztowych. Wydaje mi się, że to nie jest dobry kierunek myślenia. Fajnie, jeżeli je zrealizujemy. Natomiast chmura jest szalenie transparentna. To jest tak, jak wy wiecie dokładnie, ile złotych zapłacicie za to, żeby kolejną, rzekałem, paczkę zdjęć wrzucić właśnie w zasób chmurowy, to dokładnie tak samo my jako bank, budując dane rozwiązanie na chmurze, utrzymując je i umożliwiając jego wykorzystanie klientom, dokładnie wiemy, ile razy dana aplikacja została ściągnięta, ile razy ktoś z niej skorzystał i w związku z tym, jaki mamy co do złotówki, czy co do euro, czy co do każdej innej waluty, jaki mamy dokładny koszt. I wydaje mi się, że ta transparencja pozwala dużo lepiej tym wszystkim zarządzać, co sprawia, że tutaj już no, nie tylko od strony IT, ale od strony chociażby rachunkowości czy finansów, ta chmura jest takim bardzo fajnym poziomowym środowiskiem dla bankowości. Ja tu też może skomentuję tą kwestię jeszcze time to market i tego, co powiedziałeś odnośnie Agile'a. Z perspektywy firmy doradczej, która dostarcza usługi, to również zupełnie zmienia sposób budowy rozwiązań dla naszych klientów. Jak się cofnę kilkanaście lat wstecz, to w dużej mierze budowa aplikacji polega na tym, żeby najpierw wydobyć od klienta, co jest potrzebne, wymagania. Opisać wymagania, zrobić projekt. To wszystko trwało, a potem zbudować aplikację, często customową. Teraz ten proces się zmienia diametralnie, dlatego że my często przychodzimy już na pierwsze spotkanie z prototypem. Po prostu aplikacje chmurowe umożliwiają budowę od razu pewnego prototypu, co powoduje, że my dyskutujemy już na temat, na podstawie czegoś, co istnieje i wprowadzamy zmiany, często nawet na bieżąco w trakcie warsztatów, tak aby to rozwiązanie powstało po prostu szybciej i było, no już wtedy widzimy, że będzie zgodne z oczekiwaniami klienta. Także sposób pracy zupełnie się zmienia, co oczywiście też oznacza, że zmieniają się wymagania klientów, bo klienci oczekują, żeby to wszystko się działo szybciej i sprawniej. Ja mam takie pytanie od strony studenckiej. Kim jest taki idealny student, który idzie w stronę technologii, co on powinien, jakie umiejętności powinien posiadać, żeby wejść już w ten świat, zacząć karierę w technologii, jakie powinien mieć zainteresowania, oprócz tak stricte lubię technologię i jakie powinien już umiejętności posiadać, żeby faktycznie móc wejść na ścieżkę kariery? Dobre pytanie. Marek, zaczynaj. Dobrze. Nie wiem, czy się nie zgodzisz. No tak, tak naprawdę może zacznę od tego, że jak sięga pamięcią, ponad 20 lat prowadzenia projektów, najczęściej wokół technologii, żadnego z tych projektów nie zrealizowałem sam. Wszystkie były realizowane w grupie i to jest moim zdaniem kluczowa cecha takiej osoby, której bym poszukiwał powiedzmy do zespołu, to umiejętność pracy w grupie, umiejętność współpracy z innymi, ale to oczywiście nie wszystko. Super istotna jest otwartość i taka chęć i umiejętność uczenia się i szybkość uczenia się. W tej branży technologicznej to nie jest tak, że się na studiach ktoś nauczy jakiejś technologii i to już potem wystarcza. Absolutnie nie. Trzeba się cały czas szkolić i ta cecha właśnie, taka ciekawość jest bardzo istotna. No i na sam koniec, czyli powiedzmy sobie otwartość, zaangażowanie, umiejętność pracy w grupie, no i oczywiście taka no, chęć poszerzania swojej wiedzy w obszarze technologii, zainteresowanie technologią. To są takie trzy dla mnie fundamentalne kwestie.
Marek, to ja się jednak zgodzę. Nie zgodzisz się? To ja się jednak zgodzę. Ale wiesz co, to ja bym jeszcze trochę inaczej odpowiedział na to pytanie, bo to pytanie jest strasznie szerokie. I technologia jako temat też jest bardzo szeroka. I teraz ktoś może powiedzieć, że żeby być i zrobić karierę w technologii, to na przykład trzeba mieć umysł ścisły i właśnie przygotowanie czy background technologiczny, a z drugiej strony może być świetnym UX designerem, może być wzięta malarka, która nic nie ma wspólnego. Oczywiście musi się nauczyć tych elementów czy narzędzi technicznych, żeby swoją inspirację i talent być w stanie przełożyć na warstwę technologiczną, ale to na przykład to właśnie ta pasja malarska może być równie dobrze takim pociągiem do technologii. I wydaje mi się, że dzisiaj zwłaszcza, kiedy technologia jest w poziomie wszechobecna i tak naprawdę w bardzo wielu aspektach rozwijana, to im bardziej zróżnicowani ludzie trafiają, to de facto tym lepiej chyba dzisiaj. I tacy, którzy tą technologię lubią, i tacy, którzy się trochę jej uczą, i tacy, którzy są właśnie bardziej ściśli, i tacy, którzy są bardziej kreatywni, bo tak naprawdę tego wszystkiego dzisiaj technologia wymaga. Zdecydowanie to, co Marek powiedział, ja to też podkreślę, umiejętność uczenia się. Bo często jest takie właśnie jakieś pytanie, kiedy ja mogę powiedzieć, że ja się nauczyłem, kiedy już jestem jakby dobry, czy mam silny profil technologiczny. Silny profil technologiczny masz dzisiaj przez kwartał. Tak? Po kwartale, jak nie zrobiłeś czegoś do przodu, to już nie masz silnego profilu technologicznego. Pół roku, rok, dwa lata to jest przepaść, nie? Jakbyśmy zaczęli właściwie w każdym obszarze, o którym mówimy, w jaki sposób nawet Marek, budowaliście aplikację dzisiaj, a dwa lata temu, przepaść, nie? Jak wygląda infrastruktura, przepaść. Więc to jest cały czas umiejętność uczenia się. I wydaje mi się, że to jest kluczowe. To nie dzisiejszy certyfikat, czy ty dzisiaj umiesz tą chmurę jedną, czy drugą. Za dwa lata będziesz umiała wszystkie cztery, nie? To jakby nie ma znaczenia. Natomiast otwartość takiej, jak to ja mówię, architektury intelektualnej, to wydaje mi się, to jest super ważne. No i druga sprawa, też się zgadzam. To są naprawdę zawsze praca zespołowa, czyli ta umiejętność komunikacji, umiejętność pracy z innymi, ale też taka otwartość, bycie fajnym człowiekiem, to wydaje mi się, to jest super ważne. A wspomniał pan właśnie, że różne obszary technologiczne wymagają różnych podejść, bardziej ścisłych, bardziej kreatywnych. Mhm. Chmura to jest połączenie, czy bardziej właśnie ta ścisłość, ta zadaniowość, czy tutaj można, jest miejsce dla kreatywności też? To znowu chmura jest tak szeroka, jak i technologia. Także tutaj znowu odpowiedź bardzo, bardzo podobna. Oczywiście, jeżeli chodzi o same technologie chmurowe, to tutaj mamy dużo więcej, dużo bardziej zdefiniowanych ról. Od ról architektonicznych, przez role deweloperskie, także administracyjne, operacyjne. Także tutaj już bardziej wchodzimy w takie utarte, powiedziałbym, kanony rozwojowe, ale nadal architektura chmurowa, budowanie rozwiązań w chmurze nadal wymaga, powiedziałbym, bardzo dużej kreatywności, innowacyjności. I znowu wracamy do tego, że tak dużo nowych komponentów powstaje właściwie każdego dnia, że no, super ważna jest ta taka, wiesz, ciągłość uczenia się, ciągłość rozwoju. A to wydaje mi się, że to sprawia, że z jakiejkolwiek byś ścieżki nie wchodziłeś, jeżeli tylko stwierdzisz, kurczę, fajnie byłoby się rozwinąć w tym kierunku, to wydaje mi się, to już masz szansę. To już jest dla ciebie dobry początek do tego, żeby pracować w technologii. Ja też może to skomentuję jeszcze, bo mieliśmy badania tak wśród osób zarządzających IT. I tak, z jednej strony te badania wykazywały, że takie kluczowe technologie przyszłości to jest oczywiście chmura, ale też AI. A z drugiej strony, z innych badań też wiemy, że około 80% aplikacji w najbliższych 3 latach powstanie w oparciu o low-code. Low-code, czyli tak naprawdę aplikacje, które będą bardziej wyklikiwane, czy też z małą ilością kodowania, co oznacza jednocześnie, że to są rozwiązania, które nie muszą być tworzone przez informatyków, tylko przez osoby właśnie bardziej biznesowe. I tu znowu nawiązuję do tego, co powiedział Marek, to nie muszą być informatycy, nie jest ważna tak naprawdę na start,
wiedza informatyczna, bardziej jest istotne takie zrozumienie i chęć rozwoju w tej dziedzinie, ponieważ to właśnie zrozumienie potrzeb klienta, zrozumienie potrzeb biznesowych jest często istotniejsze niż sama umiejętność kodowania, ponieważ aplikacje można coraz częściej wytworzyć w oparciu chociażby właśnie o low-code, czy w oparciu o pewne rozwiązania, które opierają się na AI na przykład. I to też są bardziej wyklikiwane wręcz funkcjonalności niż tworzone w taki sposób tradycyjny. Czyli właśnie bardzo uniwersalny obszar dla wszystkich, można powiedzieć. Tak, ale to ja bym to też... Dla wszystkich, to jest... którzy spełniają te trzy cechy. Ale tutaj jeszcze bym dalej to w drugą stronę znowu tak odwrócił, bo no to właśnie wyjdźmy z tego punktu widzenia, że tak naprawdę okazję do zrobienia kariery czy rozwoju w technologii ma każdy. Macie wy, zdecydowanie. To teraz, jaki jest ten taki, powiedzmy, że chcecie iść w tym kierunku, chcecie pracować i to jaki jest ten taki idealny technologiczny pracodawca? Co on ma? Jak sobie wyobrażacie? Co musi zaoferować? Tak, to jest bardzo dobre pytanie. I ja myślę, że przede wszystkim to jest zrozumienie, to znaczy zrozumienie takie, że właśnie przychodzę przykładowo ja do pracodawcy, zaczynam pracę, zaczynam się uczyć tych wszystkich technologii, zaczynam też pracę w grupie i chodzi tutaj o zrozumienie takie, że pozwalać się mylić a szczególnie wyciągać z tego wszystkiego wnioski i na tych błędach się uczyć. I moim zdaniem to jest najważniejsza cecha takiego pracodawcy, że pomimo tych pierwszych błędów, wiadomo, że każdy popełnia błędy, ale żeby jakoś zachęcić do tego, żeby z tych błędów wyciągać wnioski i na nich się uczyć. Bo przez to właściwie, tak jak właśnie pan wspominał, ta kwartalna granica szybkiego uczenia się i nauczania się no, będzie zdecydowanie bardziej osiągalna w takim przypadku, niż no, jak mielibyśmy popełniać po prostu błędy i być za to w jakiś sposób, kolokwialnie mówiąc, karceni. Dla mnie owocowe czwartki. Spoko. Nie, tak naprawdę zgodzę się z Maćkiem, bo myślę, że cechą osób ambitnych jest też takie właśnie niechęć do właśnie błędów. Przychodzimy i chcemy już być profesjonalni, chcemy dorównać swoim przełożonym, a tak naprawdę te błędy są czymś naturalnym. Mhm. Więc tutaj, tak jak Maciek powiedział, to nawet zachęcanie do tego próbowania i jeżeli będzie błąd, to wybrniemy, nauczymy się z tego i już kolejny raz go nie popełnimy. Także pełna zgoda. I na pewno dużo cierpliwości. Ale to jeszcze dalej podpytam, bo to, o czym mówicie, to można poznać, jak już jest się w organizacji, nie? Czyli wchodzicie do organizacji i jesteście w stanie zobaczyć po tygodniu, miesiącu, być może po godzinie już widzicie, czy to tak działa, jak sobie wyobraziliście, czy nie. Ale załóżmy, że jeszcze tej organizacji nie znacie, że ona jest dla was anonimowa, albo wy zastanawiacie się pomiędzy dwoma, trzema. To teraz, co jest takie jakby kluczowe dla waszej decyzji? To jest na przykład, nie wiem, takie kategorie bym podpowiedział. Na przykład, czy to jest why, to takie cel tej organizacji, że na przykład wiemy, że to jest, kurczę, fajna firma, bo ona, nie wiem, pomaga ludziom, bo ona robi coś dobrego dla świata. Czy to jest kwestia bardziej na przykład jakiegoś brandu, że ta firma ma znany brand, że jest rozpoznawalna, że to jest coś takiego uznane miejsce pracy? Czy to jest ta atmosfera, że kurczę, może ta firma nie robi nic spektakularnego, może nie ma jakiegoś super brandu, ale słyszałem, że jest super atmosfera w niej? Czy to jest kwestia właśnie, nie wiem, liderów, że posłuchajcie, znaczy posłuchaj, no tam znowu mogę powiedzieć, że firma, nie wiem, może i do końca nie znam, ale słyszałem, że atmosfera jest fajna, ale słyszałem, że tam się pracuje naprawdę stop ludźmi, jeżeli chodzi o management, że oni naprawdę właśnie rozwijają. To która z tych czterech informacji, jak usłyszycie, to mówicie, kurczę, ona byłaby dla mnie kluczowa? No ja myślę, że na pewno dwie z nich, czyli liderzy i atmosfera. Chociażby właśnie wyobraziłem sobie taką sytuację wybierania między dwoma pracodawcami i jakby też pierwsze moje rozmowy o pracy wyglądały w taki sposób, że po prostu ten pierwszy kontakt właśnie z osobami, których się widzi, no bagatela teraz przez kamerki, ale ten pierwszy kontakt jest bardzo ważny i to, w jaki sposób te osoby potrafią rozładować atmosferę na początku i ten stres cały schodzi, wtedy możemy rzeczywiście już rozmawiać o takich poważnych rzeczach. No i ten leadership mi się wydaje, że tu jest bardzo, bardzo kluczowy z tego względu, że po prostu takim młodym osobom, które wtedy przychodzą do pracy,
chce się współpracować z tymi ludźmi. No i dzięki temu też właśnie ta nauka idzie w taki sposób, że no lubimy to, co robimy, bo robimy to z ludźmi, których lubimy i mamy fajną atmosferę. Po prostu wszystko to wtedy wychodzi o wiele łatwiej. U mnie tutaj jest ten element jakby rozpoznawalności marki. To się też po części łączy z tym pokazywaniem tego, jaka atmosfera panuje. Ja jako miłośniczka social mediów, budowania wizerunku pracodawcy, bardzo zwracam uwagę, na pewno jeżeli bym aplikowała do firmy, zrobiłabym porządny research na social mediach. Także super, jeżeli jest na przykład, są pokazywani pracownicy i to już buduje ten wstępny wizerunek, jak ta atmosfera wygląda. I no, rozpoznawalność marki też, jeżeli się mówi, to też mówię o marce, to też wiadomo jest fajny aspekt, ale nie najważniejszy. Myślę, że tutaj też czy firma robi coś dobrego, też dla mnie jest to bardzo ważne, czy faktycznie ten CSR chociażby, te kwestie też są dla mnie bardzo ważne. Więc myślę, że wszystko po trochu. To dla mnie także wszystko po trochu. To może w ramach ocieplania wizerunku byśmy przeszli na ty, to tak też w ramach budowy takiego otwartego leadershipu, to taka propozycja może jeszcze będzie swobodniejsza ta rozmowa dalej. Ale ja bym jeszcze, Ilona, do tego, co ty powiedziałaś, bo mi się wydaje, że i to jest moja percepcja, wy mi możecie powiedzieć, na ile to jest prawda albo nieprawda, że często jak firmy nawet komunikują, kogo szukają, czy no, nie wiem, jak zapraszają na praktyki, to raczej do jakiego działu, na jakie stanowisko i tak dalej, niekoniecznie mówiąc, co my jako firma tak naprawdę robimy. I tak właśnie, jak zaczynaliście wy swoje prace, praktyki jakieś, czy wy od strony, czy to biznesowej, czy technologicznej, mieliście takie zrozumienie, co ta firma tak naprawdę robi, czy tego się dopiero uczycie, zaczynając, czy gdzieś tam będąc już w trakcie pracy? Tak, myślę, że to jest bardzo dobre spostrzeżenie. Większość właściwie większość ogłoszeń o pracę, które widać na różnorakich stronach, wygląda właśnie w taki sposób, że jest opis, nawet nie opis, tylko samo stanowisko, właściwie poziom, który jest wymagany, skillsy wypisane kropka po kropce, no i to właściwie tyle. I tak zapraszamy do zgłaszania CV. A tutaj takie wyróżniające się właśnie ogłoszenia w stylu, że jest opisana dosyć solidnie to, czym sama firma się zajmuje, to opowieść cała o tej firmie, co jako pracownik, który wchodzi, jakie będziesz miał zadania, co musisz robić, czym się będziesz zajmował, no to od razu otwiera taką szerszą perspektywę na to, właściwie okej, fajnie, już wiem, na czym stoję mniej więcej, składając CV i wiem, czego się spodziewać od pracodawcy, a nie właśnie, że tak troszkę na chybi trafił, rzucam sefałkę i po prostu czekam na odzew. Ale jeżeli tak szukasz tej informacji o firmie i o tym, co ta firma robi, to gdzie tego poszukujesz? Bo ogłoszenie o pracy, no to jest taki dosyć jednak krótki. Nie, tak, jest krótki, tak, ale właśnie... Czy są jakieś inne źródła jeszcze, z których Właściwie samo zahaczenie o to, czym się zajmuje firma, albo jak... na czym będzie polegało to samo stanowisko, już właściwie automatycznie zachęca do tego, żeby odwiedzić profil firmy, zajrzeć na stronę internetową, przeczytać troszkę więcej, dowiedzieć się troszkę więcej na ten temat. Także samo taka krótka notka, nawet zachęcenie osoby, która startuje na pozycję, no myślę, że to jest bardzo super sprawa i to zdecydowanie zachęca do tego, żeby sprawdzić dalej, zrobić ten dalszy research. Ja, Marek, mogę powiedzieć tutaj do tego punktu. W praktyce to zaobserwowaliśmy, jak w tej chwili budujemy w Warszawie takie centrum chmurowe, no i prowadzimy właśnie rekrutację. Na początku wrzuciliśmy tak typowe, takie suche ogłoszenia o pracę na różnych profilach chmurowych i tyle. Ten odzew był, ale nie był, powiedziałbym, jakiś spektakularny. Natomiast kiedy dołożyliśmy informację, że będzie to praca dla 10 krajów, pomóc 90 bankom w modernizacji, że będzie tyle set aplikacji do przeniesienia, tak jakby ta skala i tak dalej, nagle się okazało, że ten kontekst był równie ważny jak samo stanowisko. Ono gdzieś tam ważne było też, oczywiście, bo to kwestia dopasowania, powiedzmy, profilu, ale dużo ważniejsze, czy równie ważne było to właśnie, do czego ja się dołożę, co ja będę mógł później powiedzieć, posłuchaj,
jest moja robota, nie? Tak, tak, to coś, mówisz, coś Marku, ten cel, tak? To why. Cel. Ja myślę, że mogę opowiedzieć, w jaki sposób mnie udało się poznać firmę, bo myślę, że to jest dobry moment, żeby wyjawić, że jestem w gronie pracowników PWC i jak ja poznałam markę, było to poprzez program ambasadorski. Także tutaj kolejny instrument, który pozwala nam, studentom, tak naprawdę być bliżej już marki. No i ambasadorzy, czyli tak naprawdę osoby przygotowywane do, można powiedzieć, rozpoczęcia pracy w PWC od tego właśnie aspektu poznawania firmy. I są to też osoby, które swoją rolę uświadamiają też innych, więc to też jest bardzo fajny środek komunikacji z młodymi ludźmi i zachęcenia ich do podjęcia pracy. Myślę, że grupa RBI jeszcze może dużo na tym polu zrobić, jeżeli chodzi o przybliżenie swojej marki. Ale tutaj mam jeszcze pytanie a propos tego, wracając z tej rozpoznawalności z powrotem do technologii bankowej. Jak wy dzisiaj widzicie, postrzegacie banki i ich technologię? To jest coś takiego, co powiedzmy jest dla was interesujące, fajne, widzicie w tym jakąś wartość, czy to jest tak bardziej jak, nie wiem, z wizytą do lekarza, jak muszę, to korzystam. Jaka jest wasza percepcja? No, właściwie to jest bardzo dobre pytanie. To znaczy, w tym momencie właśnie to wszystko jest tak bardzo dobrze zautomatyzowane i takie przyjemne dla użytkownika, chociażby aplikacji bankowej, czy też strony bankowej, jest takie, że większość spraw można wykonywać właściwie z pozycji online, prawda, przed monitorem, przed ekranem telefonu. I właściwie podejście, ja mam przynajmniej takie do tego, że jestem już tak przyzwyczajony do obecności bankowości w moim życiu, że właściwie jest to nieodzowny element, codzienny właściwie. No i chyba właśnie jest to tak w takim stylu, że taka po prostu rutyna, taka trochę codzienność się wkradła do tej kwestii i myślę, że tak to jest postrzegane. Myślę, że tutaj wróciliśmy w sumie do tego pytania odnośnie dostrzegania chmur. Faktycznie wydaje nam się, że nasza wizyta w banku jest związana z prostą czynnością, a ile za tym idzie technologii, ile rozwiązań, to tak naprawdę się rzadko przemyka przez nasze myśli, ale rzeczywiście myślę, że sobie gdzieś tam to jednak uświadamiamy, że za tym wszystkim idą takie procesy skomplikowane, że ciężko sobie to nawet wyobrazić właśnie. Ja tu może skomentuję, że 20 parę lat temu, tak, wtedy zacząłem, to był mój pierwszy projekt wdrożenia mBanku jako programista i powiem wam, że to był pierwszy bank wirtualny, pierwszy bank bez oddziałów i właśnie taka myśl nam przyświecała, żeby to wszystko było możliwe do obsłużenia przez aplikacje, przez wtedy jeszcze nawet nie było takich smartfonów, tylko SMS-y i strony po prostu www. I tak startując, wcale nie mieliśmy pewności, że to się uda, że to będzie taki sukces. Także widzę tą ewolucję od 20 paru lat i faktycznie teraz cieszy mnie to, że to jest tak wszystko zautomatyzowane. Ile Marek, ten projekt trwał? Od początku kodowania do postawienia na żywo? To bardzo szybko, bardzo szybko. Poniżej roku, 8 miesięcy mniej więcej. Od początku do uruchomienia. To szafowa, tak. Szafowa. Natomiast, bo chciałem się do tego odnieść a propos właśnie tego wpływu chmury na to, jak szybko jesteśmy w stanie budować. Bo teraz, jak, że tak powiem, pomyślelibyśmy zbudowanie banku, postawienie banku od nowa w takim środowisku Greenfield, to jeszcze nie tak dawno temu, to jest taki, typowo byłby to proces roczny, dwuletni, biorąc pod uwagę, mówię o samym takim postawieniu technologicznym, nie? Czyli bardzo skomplikowany, bardzo duży projekt. Dzisiaj ja mogę powiedzieć na przykładzie takiego nowego gracza, który być może na polskim rynku jeszcze może nie jest zauważany, może będzie Raiffeisen Digital Bank. To jest taki bank, który postawiliśmy, który jest w pełni zdigitalizowany, w pełni chmurowy. Działa tutaj właśnie w Europie Centralnej, wszedł między innymi na rynek Polski. I całość technologii, postawienia tej technologii to było około pół roku. I to właśnie głównie dlatego, że bank jest zbudowany na chmurze w całości, na rozwiązaniach
chmurowych, takich natywnych rozwiązaniach chmurowych, czyli właśnie Core Banking System, to jest to, co też gdzieś tam jest w moim zainteresowaniu, był brany natywny, chmurowy, modularny i to wszystko pozwala bardzo szybko budować. To, co de facto zajęło czas, to zbudowanie aplikacji, która będzie przyjazna dla klienta, przetestowanie jej, sprawienie, że jakby ta cała ścieżka klienta będzie zrozumiała, łatwa, intuicyjna. I to jest tutaj ten czas, de facto tak jak kiedyś najwięcej czasu było kodowanie, postawienie całego backendu. Ten frontend się wygrzewał gdzieś tam często przy wykorzystaniu czy przy feedbacku klientów. Dzisiaj tak naprawdę można trochę, nie chcę powiedzieć zapomnieć, ale dużo łatwiej ogarnąć te rzeczy, które są do postawienia w backendzie, a skupić się na tym, co jest ważne, jakie jest doświadczenie klienta i to jest to, o czym mówicie. To jest, ja powiem szczerze, tak widzę gdzieś tam przyszłość, że banki albo będą seamless, albo zginą i cały czas myślę, że raczej będą seamless, ale z tej perspektywy to jest gdzieś tam ta definicja dla mnie dobrej technologii bankowej. Mnie też bardzo ciekawi w sumie twoja perspektywa, bo jest twoja ścieżka zawodowa jest dosyć inspirująca, muszę przyznać, że od właśnie konsultanta w banku po tak naprawdę człowieka, który stoi za rozwojem technologii. I jak to wyglądało? Jak wyglądała ta droga i twoje takie budowanie świadomości na temat technologii na tej drodze? Tak, no ja zacząłem w oddziale banku jako kasjer, także mogę powiedzieć, że tak jak byłbym w McDonaldzie, to wiem jak smażyć frytki, tak? Także procesy bankowe wiem, jakie się realizuje, bo je realizowałem. Także to był na pewno ciekawy epizod. Natomiast ja tak naprawdę zacząłem jeszcze wcześniej, bo już w trakcie studiów, właściwie od samego początku studiów, zaczynałem różnego rodzaju praktyki, prace wakacyjne, tak dalej, tak zawsze. Właściwie od kiedy pamiętam, to pracowałem. I pamiętam, że pracowałem między innymi w jednej z dużych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce na takich praktykach. Tam też pracowałem jako taki doradca, który zmieniał tam w bloczkach polis jakieś tam przepisywał nowe parametry i tak dalej. I spotkałem się tam z ogromem rzeczy, które działały, bo tak się zawsze robiło, a które mogły być zrobione dużo lepiej. Ja nie mogłem uwierzyć w to, że będąc studentem trzeciego czy czwartego roku, już nie pamiętam, kiedy to było, że ja tam widzę tyle rzeczy, które można byłoby zmienić. I pamiętam, że była jakaś wizytacja z centrali tego towarzystwa i był jakiś taki pan z właśnie z takiego działu usprawniającego. I ja, jak się dowiedziałem, że taki ktoś przyjeżdża do nas do oddziału, to ja mówię, ja koniecznie chciałbym z tym panem porozmawiać. Tam pani dyrektor oddziału wyraziła zgodę. Nie była może przeszczęśliwa, ale pozwoliła mi się z tą osobą spotkać. No i ja tam całą taką litanię pomysłów, co można było zrobić lepiej i że w ogóle chciałbym czymś takim się zajmować. Ten pan posłuchał, powiedział, że się do mnie odezwie i nigdy się nie odezwał. Natomiast to był dla mnie przełomowy moment, bo nie tyle, że tam to osiągnąłem, ale ja wtedy zrozumiałem, co ja chcę w życiu robić, że ja chcę zajmować się poprawianiem świata, poprawianiem rzeczy w takich dużych maszynach być może, czy dużych korporacjach. I później tam w Raiffeisenie pracowałem w Polsce w oddziale jako kasjer. Zobaczyłem takie ogłoszenie na pracownika do spraw optymalizacji procesów, zaaplikowałem, no i tym razem mi się udało. I od tamtej pory zajmowałem się już dalej optymalizacją. I przez wiele lat to ta moja ścieżka kariery właśnie przy okazji zarządzania front office'em, obsługą klienta, potem procesami bankowymi, transformacją lean managementową, potem przygoda w konsultingu, bo tutaj też mogę powiedzieć, parę lat ładnych przepracowałem w PwC. Zawsze pracowałem przy optymalizacjach i gdzieś tam po drodze tej ścieżki te optymalizacje na początku właściwie zawsze biznesowe, takie bardziej organizacyjne, proceduralne zaczęły się zmieniać w pewne zmiany w systemach, wymagania biznesowe, nowy workflow, nowa aplikacja mobilna i tak dalej. To się zaczęło być nierozerwalnie związane z technologią. A dzisiaj to jest po prostu technologią. Także ta ścieżka była może nieoczywista, jeżeli chodzi o dojście do pracy technologicznej. Natomiast ta praca technologiczna i zmiany technologiczne towarzyszyły mi w szeregu projektów, w których realizowaliśmy zmiany biznesowe. I wydaje mi się, że dzisiaj to jest też szalenie ważne, bo o tym może nie powiedzieliśmy też przy tym profilu pracownika. Dzisiaj oderwanie IT od biznesu jest niemożliwe. Bo o ile kiedyś można było tam się zamknąć i kodować i wrócić do klienta w oparciu o specyfikację, wrócić do klienta, klient mówił, podoba mi się albo mi się nie podoba,
No dobra, to wracamy i kodujemy jeszcze raz. To dzisiaj, żeby zrobić tak jak Marek powiedział, prototyp w 2 czy 3 dni, a potem na bieżąco z klientem na warsztatach tą aplikację rozwijać, to ja muszę wiedzieć, czy rozumieć biznes mojego klienta. I nie ma wytłumaczenia, że ja jestem tylko UX designerem, albo że ja jestem tylko deweloperem, albo że ja jestem tylko architektem. Ja muszę rozumieć kontekst biznesowy, kontekst domeny, w której pracuję, kontekst biznesu mojego klienta, niezależnie czy dużego, czy małego i tak dalej, i tak dalej. To jest szalenie ważne. Więc to taka otwartość na rozumienie biznesowe, to też wydaje mi się dzisiaj jest taka fajna cecha, może mniej oczywista, ale to jest w ramach tych takich, że tak powiem, rozwijania, tam otwierania swoich synaps mózgowych, żebyśmy więcej rozumieli z tego, co nas otacza. Czyli kolejna cecha, która dochodzi nam do idealnego kandydata. Dokładnie tak. No, troszkę się ich mnoży. Dokładnie. To się nie staje łatwiejsze. Z biegiem rozmowy coraz ciężej chyba dostać tą pracę jednak tak na to wygląda. Ale weźcie pod uwagę, że to tak samo działa w drugą stronę, czyli to jest taka sama, ta sama presja czy złożoność, co wy mówicie, że trudno jest sprostać tym wszystkim cechom, to samo dotyczy każdego z nas, tak samo liderów, menedżerów, którzy dzisiaj w tym środowisku zarządzają, bo my musimy tak samo, że tak powiem, łapać czy przyswajać tak samo tą rzeczywistość. Także chociaż tyle mogę powiedzieć, że te wymagania są równe. To one nie dotyczą tylko ciebie czy was, jak wchodzicie na rynek, tylko my jesteśmy nimi dokładnie tak samo challenge'owani. Tak, dokładnie. A tak naprawdę, jeśli chodzi o konsultantów, to powiedziałbym, że nawet czasami jeszcze bardziej niż powiedzmy sobie normalne działy technologiczne czy biznesowe. Myślę, że też jak oczywiście zgadzam się z tym, co powiedziałeś, Marek, ale też jedna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, to jest tak naprawdę optymalizacja i jej wpływ na koszty i na business case i na przychody, powiedzmy, tak? Czyli ten aspekt finansowy. To jest tak, że często przy transformacjach, jednak oprócz tej transformacji takiej czysto technologicznej, trzeba zwracać uwagę na to, jak to się przekłada na efektywność, liczoną tak naprawdę w złotówkach, w pieniądzach, i czy też ewentualnie na wzrost przychodów. Też miałem przyjemność realizować taki projekt, o którym wspomniałeś, optymalizacyjny, back-office'owy, gdzie usprawnialiśmy procesy. I przy tym projekcie liczyliśmy dokładnie, ile rekomendacje, które wprowadzamy, ile usprawnienia, które wprowadzamy, czy systemowe, czy po prostu operacyjne, ile one przynoszą efektów, czy też w kontekście zwiększonej produkcji, na przykład były, pamiętam, procesy produkcji kart i to można było prosto przeliczyć na liczbę wyprodukowanych kart kredytowych, czy też na po prostu liczbę przetworzonych dokumentów, czy liczbę obsłużonych wniosków. Także ten aspekt biznesowy w tego typu transformacjach jest również bardzo, bardzo istotny. Ale to też jest taki aspekt, który fajnie może połączyć właśnie wiele kompetencji. Tutaj znowu wracamy do takiej otwartości IT. Podam wam przykład kolejnego powiedzmy aspektu tej transformacji, którą realizujemy w ramach Raiffeisen Bank International. To jest transformacja obszaru data. Czyli zmieniamy, powiedziałbym, całą architekturę i paradygmat zarządzania danymi w organizacji. Pierwsza sprawa, nie byłoby to możliwe, gdyby nie technologia chmurowa. Z tego względu, że umożliwienie dużo szerszego, dużo łatwiejszego dostępu do danych, także ich przechowania i analityki na dużo większą skalę niż kiedykolwiek by pozwoliły środowiska te on-premowe, to jest jakby bardzo ważny czynnik. Ale to, co chcemy zbudować, to jest ta architektura, która się nazywa architektura Data Mesh, czyli de facto połączenie bezpośrednio wewnętrznych w takiej dużej organizacji producentów danych z konsumentami danych. Czyli jest jedna aplikacja, która produkuje jakąś daną, jest inna aplikacja, która dzięki tej danej może na przykład zaoferować coś lepszego klientowi. Typowo w organizacji to by szła jedna dana do jakiegoś tam warehouse'u, była sprawdzana 5 razy, czy jest dobra jakościowo, potem byłaby gdzieś jakiegoś raportu, później byłaby gdzieś wrzucona i dopiero konsumowana przez tą aplikację frontendową. To, co dzisiaj jest możliwe, to przesłanie bezpośrednio z jednej aplikacji tej danej do drugiej aplikacji. Tak? To wymaga oczywiście na przykład
zadbania o to, żeby te dane, które są wysyłane, są na wstępie takiego procesu, były dużo lepsze jakościowo. Czyli zmienia na przykład paradygmat myślenia osoby, która jest właścicielem danej aplikacji. Ona nie może powiedzieć, wszystko mi jedno, co jest w raportach z mojej aplikacji, ja tylko zarządzam jej biznesem, jej częścią komercyjną. No nie, no teraz zaczynam być odpowiedzialny nie tylko za produkt, ale i produkt data, który z tej aplikacji wychodzi. No więc zmieniamy oceny biznesowej osoby, która jest potrzebna. Ale znowu, żebym ja tą daną przesłał, to ja mówię, to niech ktoś mi za nią zapłaci, no bo ja muszę mieć, moi inżynierowie przygotują tą daną, żeby była wyeksportowana, ale ktoś musi mi zapłacić. No i teraz ile to kosztuje? Ile kosztuje ta jedna dana idąca z mojej aplikacji do innej? Nie wiadomo, bo pod to musi być super model finansowy zbudowany. Bez modelu finansowego, który zupełnie inaczej analizuje przepływy danych w organizacji, nie da się tego rozliczyć i tak dalej. Więc to pokazuje właśnie takie, wiesz, różne te odcienie szarości, czy różne profile, czy kompetencje, które są potrzebne. No ale to się tak właśnie wydaje takie proste, że zamiast mieć warehouse po środku, to my po prostu będziemy przesyłać z jednego miejsca do drugiego. A to i biznes się musi zmienić, i data management, cały analytics się musi zmienić i potrzeba jeszcze kogoś z finansów, żeby było wiadomo, ile ten jeden konsumer musi temu dostawcę za to wszystko zapłacić. Bo ja bym się też chciał w sumie dowiedzieć, bo to jest ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o migrację danych chociażby, albo nawet o tą digitalizację banku. Tak jak teraz właśnie wspominałeś o tym, że grupa Raiffeisen wprowadziła taki bank i teraz wchodzi do Polski. Ja jestem ciekawy, jak to wygląda z kwestii bezpieczeństwa, bo jednak dane nasze finansowe i bankowe to są dane, których raczej nie chcielibyśmy stracić. No i właśnie jak to jest przyjmowane w społeczeństwie? To znaczy, czy ludzie ufają takiemu projektowi? Mamy dane w chmurze, nie widzimy ich, prawda? Są gdzieś tam, niekoniecznie wiemy gdzie. I czy teraz, czy jest to bezpieczne, czy mamy się czego bać? Posłuchaj, to jest świetny punkt i tutaj ja bym powiedział, że branża bankowa ma bezpieczeństwo i ochronę klienta, jego danych wpisane, powiedziałbym, w DNA. To jest tak, że właściwie gdyby nie jakieś bardzo pojedyncze, właśnie w skali europejskiej bardzo rzadko spotkane sytuacje, że coś się zadziało i klienci jakiegoś banku, na przykład ich dane gdzieś tam wyciekły, to się zdarza bardzo, bardzo rzadko, ale gdyby to się w ogóle nie zdarzało, to właściwie o tym w ogóle byśmy nie myśleli. Czyli zauważcie, że jak wy myślicie o swoich bankach, to rzadko myślicie, znaczy myślicie, jak zrobić przelew, czy jak ile mam środków na koncie, ale nie myślicie, czy to jest tam bezpieczne. Nie? To jest właściwie taki fundament. W ogóle, jak w banku. Więc to jest bardzo mocno jakby zakorzenione, że to bezpieczeństwo jest i muszę przyznać, że branża bankowa bardzo wiele robi i rzeczywiście bardzo dużo inwestuje, żeby tak było. Czyli naprawdę inwestycje w bezpieczeństwo, to jak popatrzymy na to, gdzie inwestujemy najwięcej, gdzie mamy rok do roku największe skokowe wzrosty inwestycji, to mogę powiedzieć, że w RBI to właśnie jest to IT security i cyber security, tak? Czyli bardzo dużo przeznaczamy, inwestujemy w technologię, ale jeszcze więcej inwestujemy w to, żeby ta technologia była potrzebna. I każde nowe rozwiązanie, tak jak mówimy o takim banku digitalowym, to ilość testów, które jest robione pod kątem bezpieczeństwa, zanim aplikacja nawet trafi do tak zwanych friends and family, czyli takich powiedzmy przyjaznych klientów, nie mówiąc już o takim już wejściu rynkowym, jest naprawdę gigantyczna. Czyli tutaj rzeczywiście ten proces, jeżeli mówimy o to znowu, ja mówię o tych 6 miesiącach, to jest taki tam miesiąc, dwa z tego czasu, to są te testy bezpieczeństwa. To często trwa bardzo, bardzo, czy zabiera dużo więcej czasu, ale to jest jakby oczywiste, to jest zbudowane w DNA. Teraz super jest ten drugi punkt, który powiedziałeś, czyli jak to wszystko ma się jeszcze do tej chmury, nie? No bo w tej chmurze czy to nie jest tak, że tamte te nasze dane są mniej bezpieczne? Ja tu lubię dwa przykłady dawać. Pierwszy przykład to jest naszego grupowego szefa security. Robert zawsze mówi, że on jest ogromnym fanem chmury i on jak wszystkie nasze banki będą w chmurze, to on będzie dopiero wtedy czuł, że czy to jest wszystko w pełni bezpieczne. A dlaczego? Ano dlatego, że jak popatrzymy, jakie środki przeznaczają ci tak zwani hyperscalers, czyli AWS, Google, Microsoft na zabezpieczenie ich środowisk chmurowych, to żadna inna korporacja, żadna grupa bankowa, czy mniejsza, czy większa, nie jest w stanie dorównać tej skali. I
sama możliwość korzystania z tego, bo to jest tak, że te dodatkowe zabezpieczenia, te inwestycje w bezpieczeństwo, one są w skali dziennej. Jeżeli mówimy o tych największych graczach, to są setki milionów, miliardy euro przeznaczone na zabezpieczenie środowisk chmurowych. Każdy klient, czy to jestem ja jako grupa RBI, czy ty z twoim smartfonem, to obydwoje z tego korzystamy w takim samym stopniu. To, co ja mogę zrobić dodatkowo i robię, i to jest oczywiście to, co banki robią, to my robimy tak zwany dodatkowy hardening środowisk, czyli my jeszcze dodatkowo zabezpieczamy, jeszcze dodatkowo wprowadzamy dodatkowe enkrypcje, jeszcze dodatkowo zabezpieczamy na przykład dodatkowymi kluczami, które są poza środowiskiem chmurowym, po to, żeby nie być w 100% tylko od tej chmury uzależnieni. Czyli tutaj, jak to kiedyś było mówione, ufać znaczy kontrolować. Ufamy w bardzo duże inwestycje tych naszych dostawców, ale chcemy mieć taką dodatkową warstwę, która zależy już tylko i wyłącznie od nas. Wtedy mamy pełne poczucie bezpieczeństwa. Także dzisiaj, jeżeli miałbym się o coś czy o kogoś bać, to nie o banki takie jak moje, idące do chmury i inwestujące, tylko o małe banki lokalne, stojące na własnej infrastrukturze, które wydają nie procent, a promil tego, co my na bezpieczeństwo, i to tam tak naprawdę jest problem i tam może się coś wydarzyć. Nie sugeruję, że tak jest. Mówię jakby, można powiedzieć, tak interpretuję tą całą sytuację. Zatoczyliśmy trochę koło, bo zaczęliśmy od dyskusji na temat tego, jakie są przyczyny wejścia w tą transformację chmurową. Mówiliśmy o time to market, mówiliśmy trochę o wydajności. I teraz aspekt bezpieczeństwa. My mamy wgląd jako PwC w działanie nie tylko klientów z branży bankowej, ale również z innych sektorów gospodarki, czy to healthcare, czy retail, czy telco. I właściwie to te trzy powody się pojawiają bardzo często. Oczywiście time to market z punktu widzenia szybkości dostarczania, funkcjonalności dostępnej, wykorzystania też AI. Oczywiście kwestia wydajności, czyli to, co powoduje, że możemy i dużą skalę obsłużyć, ale też dużą skalę, duże, na przykład zwiększoną liczbę zamówień, czy jakieś piki, ale również wydajność związana chociażby z procesami AI, z obsługą tych procesów. I ten trzeci aspekt bezpieczeństwa też się często pojawia jako tak naprawdę powód wejścia w środowiska chmurowe. Mamy klientów, którzy zdecydowali się właśnie na taką transformację, głównie ze względu na to, żeby nie ponosić tych kosztów utrzymania bezpieczeństwa po swojej stronie, skorzystać z tych inwestycji, o których wspomniał Marek, skorzystać z tych gotowych rozwiązań i po prostu mieć w bezpiecznym środowisku swoje rozwiązania. Także to jest jeden z powodów. Tutaj jest też dodatkowy aspekt tego, na co znowu dzisiaj możemy z perspektywy naszej, miejsca, w którym siedzimy i czujemy się bezpiecznie, wydaje mi się, może nie zwracać na to uwagi. Natomiast żyjemy w bardzo, powiedziałbym, turbulentnych czasach. I to bezpieczeństwo to często jest też możliwość kontynuacji działania. A ta kontynuacja działania, wiadomo, też zależy od tego, czy my mamy narzędzia, czy mamy infrastrukturę do tego, żeby działać niezależnie od tego, co się dzieje dookoła. Pamiętam, rozpoczynała się pandemia, nagle trzeba było wszystko postawić w tryb zdalny i potrafiliśmy zrobić coś takiego, że na przykład, nie wiem, call center. Wcześniej nie dało się zrobić wirtualnego call center. Pamiętam, że 4 czy 5 lat temu, jeszcze tutaj za czasu mojego pobytu w PwC, bo rozmawialiśmy z jednym z bankiem, był pomysł, czy da się zwirtualizować call center. Wtedy się nie dało. Jeszcze technologie chmurowe nie pozwalały. Na to nie były tak szeroko zaadoptowane. Dzisiaj potrafiliśmy postawić call center w trybie wirtualnym przez weekend. Czyli w piątek się jeszcze nie dało, a w poniedziałek już w Chorwacji, w Zagrzebiu call center działało wirtualnie. Co się na przykład przydało, kiedy było trzęsienie ziemi i na przykład były jakieś tam problemy z lokalnym data center. Więc to są takie nieoczywiste sytuacje, gdzie no coś takiego, co powoduje taką, nie wiem, discontinuity na rynku czy w naszym życiu, a dzięki temu, że nasze rozwiązania są na chmurze, mogą kontynuować działalność, no i dostarczać wartość dla klientów.
summa summarum to jest na koniec najważniejsze. To są też niesamowite wyzwania w sumie, jeżeli chodzi o to dla samych tych liderów technologii, tak? I dla samych pracowników, dla samych inżynierów, którzy pracują przy tym. No właśnie tak jak, Marku, wspominałeś o chociażby sztucznej inteligencji. To już jest właściwy temat tak rozległy, że można by też o tym debatować godzinami i czasu by nie starczyło. I w połączeniu razem z chmurą, z technologiami chmurowymi, to te wyzwania cały czas wydaje mi się, że narastają i tak, dokładnie tak. Słuchajcie, myślę, że możemy podsumować, że tak, z tej chmury korzystamy, czasami nawet nie wiedząc, że z niej korzystamy. Powodów wejścia do chmury jest wiele, tak, time to market, wydajność, bezpieczeństwo. I myślę, że to jest taka ścieżka, od której nie ma odwrotu. Czyli coraz więcej firm będzie korzystało z chmury i coraz więcej rozwiązań będzie chmurowych. Dzięki wielkie.